Kill him. You don't look too relieved for a man who just dodged a bullet. I killed a man, Ray. Well, there ain't nothing wrong with defending yourself, little brother. His blood is on my hands. At least it ain't your blood. Let's go, boy. Thomas is waiting with the horses. Come on. Run to me and find some cover as close as you can. Now, don't be afraid. Everything's gonna be all right. Ta, tego chyba się nie spodziewaliście. W ciągu jednego rozdziału gramy dwiema postaciami. Pożegnaliśmy się z durnym Tomasem, tak więc rozdział 14 kończymy w butach Reya. Idealnie, idziemy robić rozwałkę taką jak należy. Jesus Christo! Don't hide! Kill him! Don't let him out! Where is he? Teraz tak. Trochę dynamitu w prezencie. Trzech, on stał obok i przeżył. Kurwa, co za bezsens. Come on, don't be afraid. Dawać kasę, dupki, nie wiem po co mamy. Po co ją w ogóle zbieram, skoro już nic nigdy nie będziemy kupować. Nie, Tomasz? Do mnie mówisz? William, nie pchaj się tak do przodu. Come on, I got him. Czekaj. Dynamit mi jest potrzebny. Hide, William. Raz, dwa. Na więcej nie ma czasu. Wszystko tu się jara, a potem Ray się... Potem Ray się przypala. William? Tak, tu jest pełno skrzyń. Nie wiem, nie pamiętam, czy to powiedziałem w fragmencie z Tomasem, ale mamy w tym rozdziale aż 10 sekretów, tak więc jest się gdzie rozwinąć. One na szczęście są bardzo, w bardzo prostych miejscach ukryte. Let's go! Tu? Zamknięte. A, trzy, no, pokaż łeb. Po co te latarnie na mierze? Przeżył. No dupku, gdzie jesteś? No wychyl się, nie mam czasu. Now, come on. Tomas jest naszym wskaźnikiem tutaj, jeśli chodzi o to, czy jest bezpiecznie, czy nie.
Thomas is waiting at the gates with the horses. You keep your head down, I'll take a look around. Okidoki. Otwieramy drzwi. Fire! Son of a bitch! Where are you, Thomas? Się tutaj. Thomas! Ray! Where are you, you asshole? Nie robimy nic absolutnie. Ray! Ray! They'll kill us! We need to find a different way out of here. Your brother now, what different way might that be? Listen to me. There's got to be another way out of here. There was a drain pipe in the cell floor. It's got to lead somewhere. Lead the way. Tam idziemy za Williamem teraz. I hope you're dead, brother. Cause if you're not, by God, you soon will be. Watch out! There they are! Shoot! Move it, William! Boom. Aha. Tę muzykę chyba też znają osoby grające w Call of Juarez. To jest soundtrack. To jest soundtrack z Call of Juarez z pierwszego. Dobrze, że to gówno zgasło, bo muszę tędy iść. Oh yes, I will. Nie było dwóch? Wiecie co, ja mam tryb koncentracji, tak więc dostaniecie te dwa headshoty. You'll die here. There it is. Yo, we gotta blow the grate. Czekaj. Tu jest jeszcze więcej dynamitu. Uciekamy. Ja. Zanim zaskoczymy na dół, bierzemy jeszcze jeden dynamit. I skaczemy w dół. Oh, Thomas, if you betrayed me, you better hope I never find you. Yeah. That's a cellar. Come on. I znów przypomina się klimat pierwszego Call of Juarez ze sprawą właśnie soundtracku z pierwszego Call of Juarez. Tu jest sekret, o właśnie. Albo nie? Nie, gdzieś tu był sekret. Tu w tej skrzyni. Nie, tu nie ma skrzyni. Gdzieś tu był sekret. W dupie z tym. Idziemy. Mam wszystkie 10 sekretów z tego rozdziału. Look, there they are. Chingada, he was right here. They're dead where they stand. A ty gnoju, niepotrzebnie przeładowałem. Żebym go też wyhaczył. Kurwa mać. Mam problemy z celnością. To znak, żeby kończyć tą grę. Your brother don't care if you live or die. Ciemno tu. A ty jesteś ślepy. I martwy. W sumie zajebiście dobrali lokację na rozdział, znaczy na fragment rozgrywany po Tomasie, tak? Szybko, bo mi się tryb koncentracji kończy. Wypadałoby kogoś tutaj wyhaczyć tym trybem. Dobra, dostaniesz. Kasa. Nie wiem, po cholery tą kasę zbieram. Tu się szło, nie? Tu się szło. Tu mam amunicję. Jak to mój dynamit w ogóle? 8, świetnie. Oszczędzamy dynamit w tym fragmencie. Się nam cholernie przyda. Później. Później, w tym momencie, za chwilę. Hola, amigo! You out there? Indeed I am, amigo! And I'm coming for you! You hear me? I trusted you. We could have done so much together.
We could have been good friends, wealthy friends, but you had to betray me. You and your fucking brother. So now you'll die in these dungeons. Come on! Yeah. Stay here. Musimy się ładnie pozbyć tych kolesi, żeby ładnie naładować tryb koncentracji. Nie mówię nic o ładnym ginięciu. Nic nie widzę. Dawaj następnego. Tak, teraz idzie Juarez. Czekamy, aż on ten swój dynamit wywali. I rzucamy mu dynamit swój. Masz jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Proszę. No proszę bardzo. I'll kill you and the treasure will be mine. I'll shove it down your throat. Gdyby udało mi się. Well, you're too late. Hey, cabron. She betrayed you too, huh? Where's your brother? No. Some things we have no control over, eh, amigo? Oh, Thomas. Hey, Bacall. You wanna face me straight up? Fight like two men fighting for a woman. For Marisa. To make a right, huh? Aha. Co chciałem powiedzieć, gdyby udało nam się załadować tryb koncentracji, tak, na tych kolesiach, którzy weszli przed Juarezem, to wyładowalibyśmy go 12 strzałami. I trzeba byłoby nam mniej dynamitu. Sprawdźmy. Gdzie on tu leżał? Dramat Call of Juarez. Niesprawdzanie, czy nasz przeciwnik nie żyje. Kto grał w pierwszy Call of Juarez, wie, o co mi chodzi. Tak więc kończymy rozdział 14, tak? Yeah, he doesn't. Look, a way out. God protect us. God! Ray? What's wrong with you? You're shaking. A więc gotowe. Godzina, 2 minuty. Wszystkie sekrety, 400 dolców, które już nam nie będą niczego potrzebne. I celność 57%. Ja myślę, która postać była bardziej cenna? Ray, 58%. Thomas 55, hoho. Powiem wam, że trenując ten level, Thomasem osiągnąłem 86 czy tam 7%, więc wstyd. Nie przyłożyłem się do levelu z Thomasem. Fragmentu z Thomasem, ja absolutnie tego nie żałuję, mam go w dupie. Jako Thomas znalazłem 5 sekretów i jako Ray znalazłem 5. Proste. Tak więc dzięki za oglądanie i zapraszam do rozdziału 15, ostatniego rozdziału w grze. Na razie.